Jak oni to zbudowali? Fundamenty. Czasami wydaje się, że niektóre budowle przeczą zasadzie przyciągania ziemskiego. W tym odcinku przyjrzymy się średniowiecznej krzywej wieży w Pizie, niezwykłym gmachom Puerta de Europa znajdującym się w Madrycie i wieży Torre de Collserola w Barcelonie, która już stała się współczesnym klasykiem. Utrzymanie budynków i budowli w pionie zależy od ich fundamentów. Te zaś zależą od właściwości podłoża. Prawdziwym wyzwaniem jest znalezienie takiego rozwiązania konstrukcyjnego, które skutecznie wykorzysta właściwości podłoża. By zbadać głębiej ten problem, udajemy się do pięknego włoskiego miasta Pisa, gdzie znajduje się jedna z najsłynniejszych budowli świata. Krzywa wieża jest campanilą, czyli dzwonnicą wielkiego zespołu budowli o charakterze religijnym, do którego należy wielka katedra, baptysterium oraz zabytkowa kostnica. Kompleks powstał w okresie średniowiecza, gdy Pisa była u szczytu swojej potęgi i władzy. Mierząca około 55 metrów wysokości wieża jest w istocie wydrążonym cylindrem, wewnątrz którego znajdują się spiralne schody prowadzące do dzwonu. Zarówno zewnętrzne, jak i wewnętrzne powierzchnie wyłożone są białym marmurem. Tę niezwykłą budowlę zaczął wznosić Bonanno Pisano w 1173 roku. W owym czasie morze znajdowało się znacznie bliżej miasta niż dzisiaj, a Pisa była bogatą i świetnie rozwijającą się republiką morską. Dzwonnica miała być jedną z najwyższych campanili w kraju i służyć zwoływaniu Pizańczyków na nabożeństwa. Z kronik miejskich wynika, że budowla zaczęła się przechylać tuż po wzniesieniu pierwszego piętra. Jedno wiemy na pewno. Budowę wstrzymano w 1178 roku na następnych 100 lat, po dociągnięciu jej do czwartego piętra. Pisa szykowała się do wojny z Genułą. Przyczyn przekrzywienia wieży należy szukać w rodzaju podłoża. Ziemia składa się tu z miękkiej gliny, bardzo skondensowanej i wrażliwej na zmiany w poziomie wód gruntowych. W tym przypadku chodzi o zmiany w poziomie wód morza i rzeki oraz, co miało ogromne znaczenie, zmiany spowodowane budową nowej katedry nieopodal wieży. Przypominało to nieco budowanie wieży z cegieł na miękkim materacu. W momencie, w którym budowa sięgnęła czwartego piętra, waga wieży wynosiła 9,5 tysiąca ton, a obniżenie jednej strony względem drugiej wyniosło pół metra. Wchodzeniu po tych schodach towarzyszy dziwne uczucie, ponieważ po południowej stronie wydaje się, że stopnie uciekają w bok przed wchodzącym, by nagle zaskoczyć go kolejnym zakrętem. Ponadto schody są strome, są prawie pionowe. Gdy z upływem czasu grunt pod wieżą trwalał się bardziej z jednej strony niż z drugiej, tym samym stawał się sztywniejszy, a kierunek przechylenia wieży zmienił się z północnego na południowy. Prace jednak kontynuowano. Budowa ruszyła znowu w 1272 roku pod kierunkiem Giovanniego di Simone. Po 6 latach wieża ważyła już 13 800 ton, a jej osiadanie po stronie południowej sięgnęło prawie 1 metra. Pomieszczenie dla dzwonu w górnej części wieży zbudowano w końcu pomiędzy 1360 a 1370 rokiem. Ale by dzwony zwisały prosto, musiało być ono w sposób oczywisty ustawione w pionie. Tutaj po wystającej stronie południowej do pomieszczenia prowadzi 7 stopni. Ale po stronie przeciwnej znajdują się tylko 4 stopnie, które prowadzą do tego samego pomieszczenia. Temu właśnie górna część wieży zawdzięcza swój charakterystyczny wygięty kształt. To naprawdę wyjątkowa budowla. Wielkie osiągnięcie jak na tamte czasy. Dzisiaj wiemy więcej o właściwościach gruntu pod wieżą i o jej stabilności, ale dla mieszkańców XIII i XIV wiecznej Pizy ich poruszająca się wieża była niczym innym jak cudem. Była znakiem, że Bóg jest po stronie Pizańczyków w ich wojnie z Genułą, świętą ikoną i miejscem pielgrzymki. Gdy przejdziemy dookoła tej strony wieży,
Widzimy miejsca, gdzie kamienne bloki oderwały się od siebie na skutek jej przechyłu. Kamienie są niezwykle mocnym i trwałym środkiem budowlanym. A tu właśnie mamy doskonały tego przykład. Widzimy otwarte pęknięcia, następnie zasklepione. Tu z kolei, w samym rogu, kamień faktycznie odłupał się, gdy przyciskano do siebie pojedyncze bloki. Wspaniałe. Z upływem wieków wieża przechylała się i opadała coraz bardziej. Ten proces spowodował wypiętrzenie po tej stronie hałdy ziemi, co przyczyniło się do spowolnienia ruchu budowli. Zdumiewające jest, że aby odsłonić robotę kamieniarską, ziemia ta została wybrana w roku 1830, co dramatycznie zwiększyło przechylenie. W roku 1990 uznano, że wieża stanowi zagrożenie i zamknięto ją dla turystów. Obecnie wieża odchyla się od pionu o jakieś 5 metrów, a to powoduje oddziaływanie olbrzymich sił nacisku na stronę południową. Przekrzywienie powiększa się cały czas, a ponadto we wczesnych latach 90. naszego wieku odkryto, że wieża także się obraca. Obecnie prowadzone są prace nad ustabilizowaniem jej na stałe. Rząd włoski w końcu przyspieszył działania po tym, gdy w Pali przewróciła się wieża ratusza miejskiego. Pierwszym krokiem było czasowe zabezpieczenie wieży. Do jej północnej strony przytwierdzono tony ołowianych bloków, by powstrzymać dalsze przechylanie się budowli. Ale potrzebne były bardziej trwałe rozwiązania. Jedynym rozsądnym ratunkiem przed powolnym przewracaniem się wieży jest zmiana jej kąta nachylenia. Wczesne projekty proponowały rozmieszczenie podpórek, ale praca pod przechyloną stroną byłaby bardzo ryzykowna. Rozwiązanie, które przyjęto, jest proste i trafne, a w dodatku nie wymaga nawet bezpośredniego kontaktu z wieżą. Za pomocą wierceń pod spodem wieży usuwa się niewielkie ilości ziemi z różnych miejsc wokół północnej strony, pozostawiając małe cylindryczne zagłębienia. Następnie pod wpływem ciśnienia panującego pod wieżą, zagłębienia te zagniatają się i zatykają. Dobór miejsc, z których wykopuje się ziemię, może spowodować, że wieża sama odchyli się w tył względem krawędzi. Jeśli to się uda, a wyniki prób są jak dotąd pozytywne, naprawa przedłuży życie wieży o 200 czy 300 lat. Powinna też całkowicie zatrzymać jej rotację. Celem prac jest zmniejszenie kąta przechylenia o pół stopnia. Oczywiście nikt nie chce całkowicie wyprostować wieży, bo w końcu to właśnie jej charakterystyczne przekrzywienie przyciąga turystów. Średniowieczni kamieniarze musieli być przerażeni przechylaniem się wieży. Nie rozumieli bowiem delikatnych ruchów zachodzących w podłożu. Piza przegrała wojnę z Genułą, ale jej wieża zapewniła sobie trwałe miejsce wśród światowych zabytków. Co się jednak stanie, jeśli rzeczywiście zechcemy zaprojektować przechyloną budowlę? Taką właśnie budowlę wzniesiono ostatnio w Madrycie. Jak oni to zbudowali? Fundamenty. Madryt. Całkowicie niewiarygodne. Bliźniacze wieże Torres Puerta de Europa stoją okrakiem nad główną drogą wylotową po północnej stronie miasta. Nazwa w języku hiszpańskim znaczy Wrota Europy. Obie wieże są budynkami biurowymi. W pierwszym z nich mieści się siedziba jednego z największych hiszpańskich banków. Dla mnie, jako dla inżyniera, budowle te są po prostu wyjątkowe i jedyne w swoim rodzaju. Są absolutnie fantastyczne. Spójrzmy na te dwie potężne, wielkie, czarne wieże, pochylające się ku sobie prosto nad drogą do Madrytu. Każda z nich przechyla się 3 razy bardziej niż krzywa wieża w Pizie, a są 2-krotnie wyższe. To nie jest błahe dzieło architektoniczne, nad którym możemy przejść do porządku. Podkreślam to z całą mocą. Ale kształt tych gmachów nie wynika z latynoskiej skłonności do bogactwa i obfitości formy. Istniała poważna przyczyna, dla której zaprojektowano je w tak niezwykły sposób. Już we wstępnej fazie projektu trzeba było uwzględnić ograniczenia miejsca, które wymagałyby wieże były oddalone od siebie u podstaw o 140 metrów. Architekt postanowił połączyć je wizualnie poprzez pochylenie ich ku sobie. Jest to niezwykły pomysł, który jednak się sprawdza. Wieże faktycznie zdominowały całą przestrzeń. Przechylone budynki są czymś zupełnie wyjątkowym i wymagają specjalnego projektu inżynierskiego, ale zasady są proste.
Najważniejsze pytanie jest zarazem najbardziej oczywiste. Co zrobić, by budowla się nie przewróciła? Odstające od pionu górne piętra ciążą w dół tak, jakby chciały przewrócić budynek do przodu. Najprostszym wyjściem byłoby zatem obciążenie budowli z tyłu przy fundamentach. Pod spodem gmachu znajduje się 14 tysięcy ton betonu, które działają na tej samej zasadzie, co ołowiane bloki przymocowane do krzywej wieży w Pizie, przeciwważą przechylaniu budowli. Ta ilość betonu wystarczyłaby do pokrycia całego tego obszaru na głębokości 10 metrów. A zatem przeciwwaga zapobiega przewróceniu się budowli. Ale co powstrzymuje jej wyginanie się i przekrzywianie? Każda budowla musi być na tyle sztywna, by utrzymać swoją własną formę. Ale gdy chodzi o te pokolone wieże, problem ten staje się jeszcze bardziej widoczny. Zrobione ze stali i betonu obramowanie gmachu musi utworzyć sztywny szkielet, utrzymujący go prosto. A zatem kształt ramy jest niezwykle istotny. Wielkie, srebrzyste, trójkątne formy, które są doskonale widoczne po tej stronie budowli, sprawiają, że jest ona bardzo sztywna. Formy trójkątne są bardzo użyteczne w konstrukcji obramowań. Wyjaśnię prosto dlaczego, szkicując na serwetce. Wyobraźmy sobie formę trójboczną. I czworoboczną. Próbujemy je zgnieść, przykładając siłę na roga. Forma trójkątna trzyma się sztywno, ponieważ żaden z bloków nie może poruszyć się w żadną stronę. Ale forma czworokątna bardzo łatwo ulega spłaszczeniu. Gdy chodzi o konstrukcję, trójkąt jest zatem formą znacznie bardziej wytrzymałą. Problem przekrzywiania się, zginania budynku nabiera szczególnego znaczenia w czasie konstruowania ramy, zanim osiągnie on pełną sztywność. W tym celu wynaleziono także inny system. Wyobraźmy sobie, że moje ramię jest budowlą. Gdy naciągnę tę gumkę, wygnie ona do tyłu mój palec, jednocześnie wzmacniając i usztywniając ramię. Z tyłu, na dole budynku, zainstalowano system stalowych lin biegnących z góry do dołu, przytwierdzonych do fundamentu, które działają dokładnie na tej samej zasadzie. Podczas budowy poprzez naciągnięcie kabli udało się wyprostować górny poziom budowli o 150 mm. Gdyby zaszła taka potrzeba, można by dzisiaj wyprostować go jeszcze bardziej. Takie działanie nazywamy naciąganiem budowli. Gdy patrzymy na różnicę pomiędzy górą a dołem budynku, widzimy, że istnieje tylko kilkumetrowa odległość, na której góra i dół częściowo pokrywają się ze sobą. W tej właśnie kilkumetrowej przestrzeni, między górą a dołem, ustawiono potężny betonowy szkielet podtrzymujący budowlę. To właśnie on. Betonowy rdzeń jest olbrzymi na dole budynku. Mieszczą się w nim także windy. Pojedźmy na górę. Z dolnego poziomu widzimy ulicę na zewnątrz. Windy znajdują się na przedniej ścianie gmachu. Zobaczymy, co czeka nas na górze. Jesteśmy z tyłu budynku. To tutaj. To jest dach jednej z najwyższych budowli w Madrycie. Znajduje się tu lądowisko dla helikopterów. Czy to nie fantastyczne? Co za widok! Wieże Torres Puerta de Europa natychmiast po ukończeniu stały się drogowskazem, punktem orientacyjnym w Madrycie. Te charakterystyczne wrota zdominowały miejscowy krajobraz, górują na tle błękitnego nieba. Przy budowie biurowców często przedkłada się koszty nad prawdziwą twórczość architektoniczną. Większość z nich niczym się jednak nie wyróżnia. Ale oglądanie czegoś tak oryginalnego podświeża naszą wyobraźnię. Dla inżynierów praca nad tym projektem musiała być ekscytującym zajęciem.
Jak widzieliśmy, utrzymanie wieży w pozycji pionowej zależy od kontrolowania sił przynoszonych w dół. Na północny zachód od Madrytu w Barcelonie znajduje się budowla, która jest fantastycznym przykładem tej zasady. W Barcelonie znajduje się wiele imponujących przykładów wspaniałej architektury. Tradycyjne katalońskie budowle harmonijnie łączą się tu z nowymi, odważnymi projektami. Torre de Collserola jest wieżą telekomunikacyjną zbudowaną z wykorzystaniem najnowszych osiągnięć technologicznych. Fantastyczne. Gdy wychodzimy z miasta w górę do parku Consuela, możemy na tle zielonych drzew i błękitnego nieba prawdziwie docenić oszałamiające piękno tej białej wieży. Mierząca 280 metrów wysokości wieża jest niemal tak wysoka jak wieża Eiffla w Paryżu. Stoi na szczycie wzgórza. Ma 13 pięter. Na wieży może faktycznie przebywać 700 osób. Utrzymuje się ona w pionie, przede wszystkim dzięki genialnym rozwiązaniom inżynieryjno-konstruktorskim. Do budowy wież telekomunikacyjnych wykorzystuje się ażurowe, stalowe kartownice, takie jakie widzimy na znajdującym się poza mną szarym słupie wysokiego napięcia. Ale gdyby nową wieżę zbudowano w ten sposób, wymagałaby ona potężnej podstawy. Ponadto wyglądałaby jak olbrzymi słup przemysłowy. Byłoby to całkowicie sprzeczne ze stylistycznym i architektonicznym wizerunkiem Barcelony. Władze miasta dostrzegły w budowie wieży szansę na stworzenie czegoś bardzo niezwykłego. Pracę zlecono brytyjskiemu architektowi Normanowi Fosterowi. Wieża jest rodzajem prostego, wydrążonego i okrągłego szybu, który wykonano z betonu. Dookoła niego owiniętych jest 13 pięter. Utrzymywana jest w miejscu za pomocą systemu stalowych lin i kratownic. Nad betonowym szybem wyrasta 84-metrowa stalowa wieża teleskopowa, sięgająca nieba jak ogromna antena samochodu. Na samej górze znajduje się mały dźwig służący do przewożenia sprzętu w górę i w dół. Tutaj, pod spodem wieży, znajduje się główny fundament w kształcie prostej betonowej tarczy o średnicy 20 i grubości 5 metrów. Tarcza nie musiała być grubsza, bowiem wieża stoi na skale. Ale taki wysoki, cienki szyb byłby zbyt giętki bez dodatkowego systemu usztywniającego. Dlatego wykorzystano stalowe liny, które jak cumy okrętowe przytrzymują ją w miejscu, przeciwdziałając skutkom wiatru, który jest jednym z największych niebezpieczeństw grożących każdej wieży. Tu na górze wiatr może dochodzić bardzo wysoko. Nazywa się on tramontana i wieje z północnego zachodu. Wydziera się i pędzi przez wzgórza. Jego szybkość może znacznie przekraczać 160 km na godzinę, co stwarza bardzo poważny problem. Trzy zestawy bardzo mocnych i wytrzymałych stalowych lin przytwierdzają wieżę do potężnych betonowych bloków. Każdy z nich ma objętość 800 metrów sześciennych i waży 2000 ton. Liny są tak naprężone i naciągnięte, że nie rozluźnią się nawet pod wpływem silnych podmuchów wiatru. Dzięki temu wieża zachowuje sztywność. Przy silnym wietrze podłoga przesuwa się zaledwie o 85 mm, czyli tylko o tyle. Olbrzymie siły w stalowych linach przenoszą się nieustannie, jednocześnie ściągając i podciągając wieżę w dół i w górę względem betonowych fundamentów. Ale każda długa rura pod wpływem nacisku wygina się z łatwością, dlatego musi być związana i wzmocniona. Wieża przypomina wydrążony szyb, tak jak ten kawałek rurki. Gdy ścisnę ją w dłoniach, wygnie się i łatwo złamie. Jak zatem projektanci rozwiązali ten problem w przypadku tej wieży? Co zrobili? To piętro wciąż jeszcze jest urządzane. Ma ono kształt nieco zaokrąglonego trójkąta, podtrzymywanego na każdym rogu przez wielką stalową ramę. Rama przyciskana jest do wieży przez liny, które biegną na dół i w górę, aż do wierzchołka.
Przypomnijmy więc przykład z rurką. Rama jak klamra, rodzaj wiązania obejmuje wieżę dookoła. Dokładnie tak, sprawiając, że jest ona znacznie sztywniejsza. Zauważmy, że większość form wieży przybiera kształt trójkąta. Jak w przypadku wież w Madrycie, to właśnie nadaje wieży najwięcej wytrzymałości i sztywności. Na wieży znajduje się dużo sprzętu. To piętro przeznaczone jest dla telewizji. Każdy z nich należy do innej lokalnej stacji telewizyjnej. Można zapytać, w jaki sposób zbudowano tu na górze 13-piętrowy blok. Odpowiedź? Wcale nie budowano go na górze. Piętra zostały w rzeczywistości zbudowane na ziemi i wciągnięte na górę za pomocą dźwigni. Operacja zajęła 4 dni. W końcu jesteśmy wewnątrz, na ostatnim piętrze. Betonowy szyb rozciąga się nad nami, ale tędy nie możemy wyjść. Te liny biegnące od góry 84-metrowej ramy do wierzchołka wieży przecinają się przed antenami mikrofalowymi. Wykonano je z kewlaru, mocnego jak stal sztucznego włókna, ale kewlar nie zakłóca fal radiowych. Jesteśmy 155 metrów nad ziemią. Wielka wieża spokojnie szumi, ale wszędzie dookoła te liny, stalowa rama i betonowy szyb przenoszą ogromne siły, utrzymując tę niezwykłą konstrukcję we właściwej pozycji. To arcydzieło inżynierii. Nie ulega wątpliwości, że projekt spotkał się z mocnym poparciem władz miasta, które chciały stworzyć monumentalny, technologiczny składnik pejzażu Barcelony. Wieża jest bez wątpienia imponującym symbolem oddania się i zaangażowania tego miasta w popieranie rozwiązań innowacyjnych. Inżynieria jest sztuką tego, co możliwe. Zabezpieczenie krzywej wieży w Pizie, złamanie konwencji w Madrycie, czy połączenie piękna z funkcjonalnością tu w Barcelonie, wszystko to wymagało niezwykłej pomysłowości i wyobraźni. I tylko o to w tym chodzi, o nic więcej. W kolejnym odcinku popłyniemy do latarni morskiej Eddystone, znajdującej się u wybrzeża Plymouth. Przyjrzymy się olbrzymiej tamie przeciwpowodziowej chroniącej Rotterdam przed wodami morza. Polecimy także na największą budowlę, jaka kiedykolwiek poruszała się po ziemi. Platformę wiertniczą Troll. Wersja polska, studio Kompany Warszawa. Tłumaczył Zbigniew Mach.